najważniejsze cechy ustroju systemu totalitarnego. Po pierwsze, pełna ingerencja we wszystkie aspekty życia i działalności obywateli. Jedna ideologia. Ciągła indoktrynacja społeczeństwa właśnie w celu przekazania im tej jednej ideologii. Partia dominuje nad państwem i nad życiem wszystkich obywateli. Jedna partia mająca charakter masowy, do której należy duża część obywateli. Polityzacja życia. Obywatel powinien działać w partii, działać na rzecz systemu. Im więcej obywateli jest przypisana do partii i pozwala partii działać skutecznie, tym lepiej. Kult jednostki, wodza, przywództwa. Najczęściej jedna osoba jest osobą, wobec której jest kult. Jest ona najważniejsza, nieomylna. Może to być również rozciągnięte na resztę przywództwa, ale najczęściej tylko jedna osoba jest, tak można powiedzieć, doceniana. To jest najważniejsza osoba w całym społeczeństwie, w całym państwie i w partii. Monopolizacja wszystkiego. Polityki, gospodarki, kultury, wszystkich aspektów życia. Wszystko jest przypisane do państwa, nad którym ma władzę całkowitą partia. Gospodarka jest centralnie sterowana. Wszystkie aspekty działalności gospodarki są sterowane odgórnie. Następuje całkowita centralizacja wszystkich działalności państwa. Wszystko musi być zaplanowane i potwierdzone przez centralę, przez główne urzędy. Do tego partia jest ściśle, całkowicie związana z aparatem państwa. Aparat państwa, wszystkie urzędy są powiązane z partią, można powiedzieć, że są częścią partii. Występuje aparat przymusu politycznego i represji. Każda działalność, która jest niekorzystnie widziana, jest zwalczana, dochodzi do represji. Istnieje specjalnie przeznaczony do tego właśnie aparat przymusu politycznego i represji, który ma w sposób fizyczny wpływać na obywateli, żeby ci nie dokonywali rzeczy, które są niemile widziane. Do tego ten aparat represji i przymusu ma często działalność rozciągniętą w ten sposób, że uderza również w teoretycznie niewinnych obywateli. Brak wolnych mediów. Wszystkie media znajdują się w rękach władzy. Są one sterowane przez władzę i mogą przekazywać tylko jedną słuszną ideologię, która jest cały czas podkreślana nie tylko w trakcie na przykład audycji dotyczących polityki, gospodarki, ale ogólnie ta jedna ideologia w mediach jest przekazywana również w innej formie. Na przykład w formie bajek oraz filmów i seriali. Może występować militaryzacja, czyli może być państwo policyjne, które dużą część swoich środków stawia właśnie na militaryzację, na rozbudowę tego aparatu nie tylko policyjnego, ale tego aparatu wcześniej wspomnianego przymusu i represji. I duża część tych służb właśnie ma działać, żeby ideologia, działalność zwykłych obywateli była taka, jak trzeba. Pełna kontrola nad policją, wojskiem, sądownictwem. Wszystkie te organizacje, policja, wojsko, sądownictwo jest ściśle powiązane z partią i jej podległe. Nie może wykonać żadnych samodzielnych ruchów. Policja, wojsko i sądownictwo robi to, co nakazuje partia, czy też ta jednostka najważniejsza. Silna centralizacja, to co wspomniałem, to nie tylko centralizacja, jeśli chodzi o gospodarkę, ale jeśli chodzi o wszystko, o urzędy, o politykę, wszystko jest scentralizowane, odgórnie planowane i tylko ta najwyższa władza może wydawać wiążące polecenia. Kontrola przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia obywateli. Rozciąga się to na wszystkie aspekty życia ludzi. Kultura, gospodarka, polityka, rozrywka, życie codzienne, życie osobiste. Wszystko to jest kontrolowane przez aparat władzy i ten aparat władzy ma na celu całkowitą, absolutną kontrolę nad obywatelami, robiąc to wszelkimi możliwymi sposobami. Radio, telewizja, prasa, szkoła, edukacja, wszystkie te aspekty są nakierowane, żeby aparat władzy miał wpływ na wszystkie dziedziny życia obywateli. Rozbudowana i wszechobecna propaganda. Nie tylko w tych
podporządkowanych władzy mediach, prasie, radiu, ale ogólnie propaganda rozumiana również poprzez na przykład billboardy, plakaty, wiece, spotkania, również ta kultura masowa, czy też na przykład filmy, seriale, jak wspomniałem, to wszystko jest podporządkowane pod propagandę i jest ona mocno rozbudowana, pokrywająca wszystkie możliwe aspekty przekazywania ludziom informacji oraz jest wszechobecna. Czyli na przykład widok tysięcy plakatów, billboardów, haseł jest czymś normalnym. Ta propaganda ma docierać do każdego obywatela i ma to przekazywać mu te wszystkie informacje cały czas. Inność traktowana jest jako działalność wroga i jest zwalczana. Każdy obywatel, każdy aspekt życia ma być przyporządkowany partii, ideologii, ma być wykonywany w ten sam sposób. Nie może mieć miejsca żadne odstępstwo od tych podstawowych reguł, czyli na przykład innych ubrań, innych fryzur. Wszystko ma być tak, jak zostało zaplanowane przez władzę odgórną. Ingerowanie w przekonania, poglądy i zachowanie obywateli. Każdy aspekt życia ma być w przypadku ustroju systemu totalitarnego, ma być kontrolowany i narzucony odgórnie. Nie może być miejsca na jakąkolwiek własne poglądy, własną ideologię, próby samodzielnego odpowiadania na pytania, próby przeciwstawiania się. Tutaj dlatego jest ten mocno rozwinięty aparat represyjny, przymusu. Wszystko jest podległe państwu. Czyli podsumowując, totalitaryzm, mamy jedną główną partię, na czele której stoi najczęściej jedna osoba. Występuje kult jednostki, jest jedna ideologia. Wszystkie aspekty działalności człowieka mają być podporządkowane ustrojowi. Wszystko ma być sterowane przez państwo. Państwo jest sterowane w całości przez tą partię, przez tą ideologię. Państwo staje się z całym swoim aparatem, w tym policją, sądownictwem, wojskiem, jest podporządkowany jednej partii, jednej ideologii. Nie mogą występować inne partie. Są one bezprawne. Prawo jest dostosowane, stworzone w ten sposób, żeby wszystko było zarządzane przez tą jedną partię, jedną ideologię. Tutaj się powtarzam, mówiąc o jednej partii, jednej ideologii, ale trzeba o tym pamiętać. Do tego istnieje mocno rozbudowany aparat przymusu politycznego i represji. Obywatel ma mieć jeden przekaz cały czas pokazywany. Propaganda jest bardzo mocna i wszechobecna i wszystkie aspekty życia obywatela muszą być zaplanowane, narzucone przez państwo. Państwo, które jest partią, partia jest państwem. A każdy obywatel ma dążyć do tego, żeby pracować na rzecz systemu i oczywiście partii. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.